Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku po dłuższej przerwie. Pasuje co nieco powiedzieć, co i jak, i nagrać dla Was odcinek, żebyście się nie czuli osamotnieni na tym YouTube. Patrzcie, co wyciągnąłem. A wyciągnąłem Turbo Loncina. I to się tu rozleciało. Na początku był jeden bar i potem spadało to doładowanie, pół bara, a potem nagle brakło. I patrzę, nagle brakło, no i się skończyło. Tutaj jeszcze była taka śmieszna zwężka i założyłem, teraz spawałem nowe kolanko. Nie przejmujcie się spawami, bo robiłem to naprawdę na szybkości, żeby tylko jakoś to było i żeby się przejechać, no, bo nie mam czym na razie jeździć. Tutaj już nie ma żadnej zwężki, powinno pełne ciśnienie iść bez żadnego dławienia na turbo, chociaż dalej tutaj nie ma uszczelki na łączeniu i też tu będzie sporo gazu spierdzielać, jak i będzie sporo gazu spierdzielać przy głowicy, no bo tam też no niestety będą nieszczelności. Ale cóż, te 0,02 bara będzie mniej, no to tam nie szkodzi. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali po takim dłuższym przestoju, czy w ogóle będzie jakaś moc i tyle. Tutaj na razie w garażu jest pobojowisko, walczę z kładem, ale to na drugim kanale, na który link w opisie pod filmem macie, możecie wbijać, walczę ze sprzęgłem. Tutaj już ogólnie jest założone nowe sprzęgło pierwotne, te odśrodkowe, mokre. Tutaj jeszcze walczę z rozrusznikiem, nie wiem co wymyślić, ponieważ ktoś tutaj spiłował wszystkie zęby i strasznie zgrzyta przy rozruszniku, załączaniu, po prostu zęby tak jakby nie trafiają dobrze. No i nie wiem jak to kurde zrobić, no myślę, może coś wykombinuję. Standardowo jakieś tam uszczelniacze, nie uszczelniacze, to jest sprzęgło całe umyte, nowe. W środku patrzcie ile smaru, tego wszystkiego. Pełno smaru, oleju, błota. No i teraz jest to czyściutkie. Rolki też zauważyłem, mimo tylu smarów. Rolki, mimo tyle smaru, rolki już się kwadratowe robią. Ale to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie będziemy mówić o tym kładzie, bo tu jeszcze mam sporo roboty. Czegoś tu brakuje w garażu, mianowicie nie ma Pitganga. Pitgang już dawno poszedł na sprzedaż, został sprzedany, nie ma go, dlatego też nie miałem za bardzo o czym jeździć, nagrywać wam odcinków na tym kanale, dlatego postanowiłem na szybkości naprawić mojego Turbo Loncino coś tam Flexa, o, Turbo Loncino Flexa. No, paliwo chyba jakieś jest, paliwo jest, więc może jakaś moc będzie. Dzisiaj kawałek przejedziemy. Łańcuch już jest niestety wyciągnięty jak nie wiem co, ale nie chcę mi się go naciągać. Nie chcę mi się go już nawet naciągać dzisiaj. Spalić kapcia. Siedzenie mi odjechało. Kurde. Nie idzie utrzymać. Dobra, przejedźmy się jeszcze kawałek i wam coś co nieco opowiem. Ale nie mam co wam mówić, tak szczerze wam powiem. O jesteś. A raz pojedziemy na jakąś miejscówkę, to nie co wam powiem. Na razie to delektuję się jazdą i będę musiał wprowadzić tutaj jedną zmianę, bo rozwalił się wydech wtedy i nie wprowadziłem jej. Bo miałem zwiększać pojemność gaźnika, tak szczerze. Gaźmy maszynę. Oh, widać, że czarny dym kopci. Za bardzo go zalewa. O, widzicie? Czarny osad. Nie dopala paliwa. Po prostu podlewa go paliwem. No, ale to ja sobie tam dojdę. Bo chyba wiem, w czym jest problem. Będę musiał to zrobić testa, bo już kolanko jest naprawione. Więc zrobimy testa i wam pewnie nagram odcinek o tym. No co? Patrzyłem na internecie i na innych stronach, na tych kurde TikTokach i reszcie, no, gdzie są wasze turbo sprzęty? Nie mogę być sam. Chciałem pooglądać sobie, bo widzicie, długą przerwę robiłem. Chciałem pooglądać, kurde, jak tam sobie inni radzą z turbo sprzętami, ale jakoś nie mogę znaleźć w Polsce, kurde, żeby ktoś zrobił już turbo sprzęta swojego. Możecie ewentualnie napisać w komentarzu, dać linka do waszego filmiku. Nagrajcie filmik na YouTube, wrzućcie, no jak to wam chodzi, skoro wy też zrobiliście sprzęta pod turbo, no. Chętnie bym takie filmiki pooglądał, no ale nie mogę znaleźć nic w Polsce. Oczywiście nie takiego, że tylko będzie gwizdać, ale żeby to też realnie coś dawało, nie? To ja kończę ten odcinek. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej. Dobra. Palmy padakę. Ale syczy gdzieś. Nie skręciłem. Ucieka mi sporo ciśnienia przez ten, bo nie skręciłem sobie. Maszyna.